Vivat Jezus! Tym naszym rycerskim zawołaniem witam się z Wami. Czynię to w szczególnym czasie, kiedy cały świat zmaga się z pandemią koronawirusa, który sparaliżował życie całego świata. Dlatego też spotykamy się w wirtualnej przestrzeni. Proszę jednak, abyśmy, wykorzystując tę formę komunikacji, nie utracili ducha jedności. Nie poczuli się oddalonymi od siebie czy anonimowymi w tej wielkiej przestrzeni wirtualnego świata. Znamy się przecież i łączy nas jedna droga służby dla Boga w realizowaniu przykazania miłości bliźniego. Dla mnie osobiście taka forma spotkania jest trudnym przeżyciem, ponieważ mieliśmy się spotkać w Zakopanem, w tym pięknym zakątku naszej ojczyzny, gdzie tak bardzo kultywowana jest tradycja religijna i patriotyczna, gdzie z tak wielką estymą odnoszą się wszyscy do osoby świętego Jana Pawła II, nie tylko przy okazji rocznicy urodzin, ale w każdym czasie, odwołując się do jego nauczania i powracając do słów hołdu górali, jaki w tym mieście miał miejsce. Nie tracę jednak nadziei i wierzę głęboko, że gdy powróci spokojny czas, spotkamy się, aby dać świadectwo naszej wiary poprzez dobre czyny, jakimi obdarowujemy wspólnotę Kościoła. Niech zatem ten trudny czas zjednoczy nas w działaniu dla dobra bliźnich, za które pragnę Wam bardzo serdecznie podziękować. Ponieważ wiem, że jako rycerze Kolumba dajecie świadectwo temu najpiękniejszemu przykazaniu. Dzięki takiej postawie przestajemy być postrzegani jako nieznana wspólnota, ale jako wspólnota, która w imieniu Jezusa Chrystusa uobecnia i czyni żywą Ewangelię Jezusa Chrystusa. Nic bowiem lepiej nie przybliża innych do wiary, jak świadectwo życia tych, co wybrali Jezusa, czyniąc swoje życie podobnym do Jego życia, nie tylko w przyjęciu Słowa Bożego, ale w uczynieniu tego Słowa znakiem zjednoczenia w myśli, mowie i postępowaniu. Ufam, że taka postawa będzie zmieniała oblicze Polski jako ojczyzny nas wszystkich oraz tych małych ojczyzn, którymi są parafie. Ufam, że będzie przyczyniała się do rozwoju nie tylko gospodarczego, na co nie mamy zawsze wpływ, ale przede wszystkim dokona zmiany oblicza duchowego, będącego dobrym fundamentem budowania przyszłości nie na podziałach, ale na zjednoczeniu przy Jezusie, naszej drodze, prawdzie i życiu. Doskonałym przykładem takiej postawy jest osoba świętego Jana Pawła II, którego setną rocznicę urodzin przez cały obecny rok wspominamy, a którą w tych ostatnich dniach szczególnie czcimy. Pozwólcie zatem, abym w tym miejscu dał świadectwo, kim dla mnie jest święty Jan Paweł II. 42 lata temu, 16 października, ówczesny kardynał Karol Wojtyła został wybrany i ogłoszony głową Kościoła katolickiego, przybierając sobie imię Jan Paweł II. Dla wielu ludzi taki wybór był wielkim zaskoczeniem. Dla nas, żyjących za żelazną kurtyną, zajaśniało wówczas światło nadziei. Bo oto po tamtej stronie znalazł się człowiek, który rozumiał nasze rozterki, troski i pragnienia. Można powiedzieć, że mieliśmy swojego człowieka, który upomni się o naszą wolność. Dzisiaj, po latach, kiedy próbujemy dokonać analizy tego pontyfikatu, czyniąc to w setną rocznicę urodzin i 15. rocznicę śmierci świętego Jana Pawła II, kiedy wyrosły kolejne pokolenia, w tym już to pokolenie, które nie pamięta bezpośrednio jego życia, lecz dzięki naszemu świadectwu szanuje i poznaje tę wielką spuściznę nauczania, przyjmując ją w różnym stopniu
i z różnym zaangażowaniem, wydaje się, że wiele zrobiliśmy, aby nie przepadła prawda o roli świętego Jana Pawła II w zrodzeniu się nowego oblicza Europy i całego świata, ze szczególnym uwzględnieniem drogi ku wolności wielu narodów. Bez wątpienia to jemu zawdzięczamy oblicze współczesnej Ziemi. On ją naznaczył nowym spojrzeniem wolności, międzyludzkiej solidarności, sprawiedliwości, uczciwości i szacunku tak względem osoby ludzkiej, jak i na gruncie życia społeczno-politycznego. Jego nauczanie było wielkim komentarzem Pisma Świętego, czyli Słowa Objawionego. Dlatego nie wolno nam odchodzić od jego myśli, szukając jednocześnie pośród wielu wątpliwości nurtujących codzienne życie odpowiedzi na podstawowe pytania związane z wiarą. Dlatego wielka rola dla nas, świadków jego życia, abyśmy więcej uwagi poświęcili temu nauczaniu. Ono jest uniwersalną nauką tak dla wierzących, jak i dla tych, co nie opierają swego życia o Boga. On przecież żył dla wszystkich i ze wszystkimi szukał kontaktu i spotkania. Dlatego zatroskani o nasze dzisiaj i jutro, trwajmy nieustannie przy słowach świętego Jana Pawła II i trwajmy przy nim, kształtując teraźniejszość i przyszłość. W jego nauce odnajdźmy dla siebie cel naszego bycia rycerzem Kolumba. To my mamy przyczynić się do wypłynięcia na głębie wiary, nadziei i miłości, czyli do uczynienia wiary żywą poprzez nasze dobre czyny, jak uczy święty Paweł Apostoł. W tym dobrym dziele niech nas wspiera i prowadzi nie kto inny, tylko On, święty papież, przemiany oblicza tej ziemi. Moi drodzy, pozwólcie, że na koniec wyrażę w imieniu całej wspólnoty Kościoła na Ukrainie, a szczególnie w imieniu Archidiecezji Lwowskiej, słowo podziękowania. Najpierw za ogromne duchowe wsparcie. Jest ono nam potrzebne nieustannie. Jest ono znakiem żywości Ewangelii, ponieważ w taki oto sposób ludzie widzą, że można wziąć na swoje ramiona brzemię ludzkiego życia, aby nikt nie czuł się osamotniony w swej doli i niedoli. Dziękuję również za każdy wyraz materialnego wsparcia. Jest ono obok duchowego daru chyba najbardziej namacalną formą pamięci i tym konkretnym, ponieważ w wymiarze materialnym możliwym do określenia i wyliczenia darem miłości i solidarności. To o takim wymiarze ludzkiej miłości mówił święty Jan Paweł II podczas trzeciej pielgrzymki do ojczyzny. Usłyszeliśmy wówczas bardzo ważne słowa, które wówczas i teraz są nadal bardzo aktualne i potrzebne. Solidarność, mówił święty Jan Paweł II, to znaczy jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem we wspólnocie. A więc nigdy jeden przeciw drugiemu, jedni przeciw drugim. Dziękuję wam za to, że jako rycerze Kolumba nie jesteście jeden przeciw drugiemu, ale jeden z drugim dla większej chwały Boga, który jest miłością nie tylko określoną w słowach, ale przede wszystkim objawiającą się w czynach. Zatem na ten czas konwencji stanowej niech was wszystkich błogosławi i prowadzi po drogach życia Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.